No jestem w ogrodzie Michurina. Mamy temperaturę, mamy godzinę 7:04. Temperatura w tej chwili na dworze jest minus 4 stopnie, a było minus 5 nawet. I zobaczcie, woda zamarzła w sadzawce. Taką mamy wiosnę, początek wiosny. Wczoraj był nawet śnieg, a dzisiaj mamy mróz. Wczoraj było minus 1, dzisiaj minus 5. Słonko ładnie daje. Kotki za mną chodzą. Proszę. Maciulek trawkę obgryza. Obgryza trawkę, żeby się najeść i później zwymiotować sierść. Ta trawa go później tam w żołądku łaskocze i pobudza do wymiotów. Dlatego kotki powinny mieć trawkę. Szczególnie te, co są w domu, nie wychodzą na dwór. Powinniśmy kupić, żeby kotki mogły sobie pogryźć, żeby mogły żołądek oczyścić z sierści. A tutaj też, kochani, gdzieś w tych krzakach śpi. Ha, Maciulek chce się napić, a się zdziwi. Maciuś, jak tu się napić? Woda? A nie można się napić tej wody, co, Maciulek? A to ci historia, co? Ty już tyle lat żyjesz na tym świecie, że wiesz, co to jest lód. Bidura nie może się napić wody. No widzisz? Pić się chce, a wody nie można się napić. Można tylko polizać. Tak, Maciulku? Tak wracając do tematu, tutaj w tych krzakach sypia babcia. Bo mimo, że ten domek jej tam z obudowy maszyny do szycia zaniosłem pod tuję, o tutaj, to dzisiaj rano sprawdzałem, nie było jej tam. Natomiast jak ją wołałem, to ona wybiegła właśnie stąd. Tego miejsca. Tu jakieś 10 minut temu. Babcia! O, tam poleciała. Babciulka, kicia! O, biegnie. Biegnie. Kicia, kicia! No, gdzie jesteś? Chodź, kiciulka. No. Co? Chodź, kicia. Gdzie idziesz? Pod okienko szukać jedzenia? No, balibal przyleciał. Zimno jest, a koty kursują. Nie? No. Julcia, gdzie ty zaglądasz? O, Maciuś się wreszcie załatwił. No, był u Michurina w siłowni. Wszedłem, to chętnie wyszedł. To już wiedziałem, że chce się załatwić. Bo jak nie chce się załatwić, to za Chinek nie wyjdzie z tej siłowni. Tak mu tam dobrze. No, to już się załatwiłeś, Maciulku. Będziesz mógł wracać, tak? Znowu tam. Do tej siłowni. A tutaj babci jedzenie wykładam. Było nasypane chrupki, te inne jedzenie. Czyściutko, nie ma. Ale przypuszczam, że ona nie jest jedyną, która tutaj się żywi.
że tutaj jeszcze inne kotki przychodzą, bo sama by tyle tego nie zjadła. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Przede wszystkim się skrzy ten szron tutaj. Nie, zobaczcie, jak się skrzy ładnie. A Julcia, Julcia to myśliwy z niej. Dzisiaj czatowała na dwa gołąbki, jak tu szliśmy. Chciała zapolować na nie. A Maciulek sprawdza, co tam jest. No to tak, znaleźliśmy babcię. Możemy kończyć.